Szczęść Boże górnicy, witajcie. To tradycyjne górnicze pozdrowienie dzisiaj brzmi wyjątkowo, bo jesteśmy na stadionie górniczego klubu sportowego GKS Katowice. Niestety jestem dzisiaj sam, więc będzie króciutko. Przed nami 27. kolejka Fortuna pierwszej ligi, która zaczęła się wczoraj od dwóch spotkań. Chrobry Głogów z Resowią 1-1, natomiast Wisła Kraków pokonała 3-1 Stal Rzeszów. Dzisiaj my gramy z GKS-em Katowice. Rzućmy okiem jeszcze na to, jak wyglądają pozostałe spotkania tej kolejki. Odra w tym momencie z GKS-em Tychy zagłębia Ruch. I jutro spotkanie Bruk-Bettermalika, Łódzki Klub Sportowy, mecz na szczycie. Arka Gdynia z Kra Częstochowa pod Beskidzie Chrobry, a w poniedziałek zakończenie tej kolejki spotkaniem z Sandecji z Puszczą. Rzut oka jeszcze szybko na tabelę, a tam w tabeli UKS przed Wisłą, która traci już po wczorajszym zwycięstwie nad Stalą Rzeszów tylko 4 punkty do lidera tabeli. Na trzecim miejscu Bruk-Bettermalika. My mamy tyle samo punktów, bo 31, co dzisiejszy nasz rywal. Dzisiejsze spotkanie będzie dosyć istotne, jak zresztą wszystkie inne, dla układu tabeli. Wygrywając dzisiaj w Katowicach, uda nam się z pewnością odskoczyć od tej strefy spadkowej. Jak dzisiaj zagramy, poznajmy więc skład, który desygnował trener Ireneusz Mamrot. W dzisiejszym spotkaniu niestety nie zagra Sulejman Sisse, który będzie musiał pauzować z powodu kartek. Natomiast do składu wraca Jonathan Deamo, który będzie tworzył parę stoperów z Szymonem Lewkotem. Pozostała obsada pozostałych pozycji bez zmian w stosunku do poprzedniego spotkania. Jeszcze szybki rzut oka na ławkę rezerwowych i wracamy do tego, żeby emocjonować się dzisiejszym spotkaniem. Jest jeszcze sporo do tego meczu, gdy to nagrywam, ale z pewnością już tutaj przybieracie nóżkami i czekacie na to meczycho. Będzie można je obejrzeć w internecie w systemie pay-per-view. Link do zakupu znajdzie się na naszej stronie. Koszt to jedyne 10 zł. Część zysku ze sprzedaży dostępów zasili konto klubowe. A mecz możecie też oglądać na naszych social mediach, Twitter, Instagram. Także pozdrawiamy i do zobaczenia. Cześć.